Czas na prognozę pogody. Olga Szypulska, witam serdecznie i zapraszam. Jutro prawie w całej Polsce pogodę kształtował będzie wyż, który kręcił się będzie nad Niemcami. Tylko w pasie zachodnim oraz południowym na aurę wpływał będzie mało aktywny front atmosferyczny związany z niewielkim niżem z nadpołudniowo-zachodniej Rosji. Z północnego zachodu napływać do nas będzie rześkie powietrze atlantyckie. Pogoda w Polsce jutro będzie podobna do dzisiejszej. Najcieplej na północnym zachodzie, tu 12 stopni. Na Dolnym Śląsku temperatura nie przekroczy 10 stopni, możliwe także opady deszczu. Takie same wartości wskażą termometry w Polsce centralnej i na Pomorzu. Najchłodniej będzie na Podlasiu, tu 7 stopni. Noc w województwie lubelskim będzie deszczowa, na termometrach od 4 do 6 stopni. Takie temperatury utrzymają się nad ranem, ustąpią natomiast opady deszczu. Wraz z biegiem godzin temperatura będzie wzrastać. Praktycznie w całym regionie w ciągu dnia na termometrach 10 stopni. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie około 1026 hektopaskali. Biometr będzie korzystny. Pogodna i słoneczna aura pozytywnie wpływać będzie na nasze samopoczucie. W kolejnych dniach na termometrach w regionie od 8 do 10 stopni. Jedynie w piątek nad Lubelszczyzną mogą pojawić się ciężkie chmury. Deszczu jednak synoptycy nie zapowiadają. Dziękuję za uwagę.